Przed nami kolejne zadanie o wieku. Antoni jest 4 razy starszy od Ignacego, a 12 lat temu był 7 razy starszy. Ile lat ma Ignacy? Dobrze, więc zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tego zadania. No dobrze, to teraz tak, zróbmy może sobie taką tabelkę, która nam ułatwi wypisanie odpowiedniego równania. Więc może tak, dziś i 12 lat temu. No i może ile lat ma Ignacy, nazwijmy może, że niech to będzie zmienna i, prawda? To będzie wiek Ignacego. Wiek Ignacego. No dobrze, czyli dziś tutaj wpiszmy Ignacy. Dziś Ignacy ma i lat, a 12 lat temu miał ile? No miał i minus 12, prawda? Skoro dziś ma i, to 12 lat temu miał i minus 12. A co możemy powiedzieć o Antonim? Antoni. No Antoni dziś ma, jest 4 razy starszy od Ignacego, prawda? Czyli dziś ma 4i, czyli dziś ma 4i, no ile miał 12 lat temu? 12 lat temu miał 4i minus 12, prawda? Skoro dziś ma 4i, no to 12 lat temu miał 4i minus 12. I teraz co? I teraz tak. I wiemy, że 12 lat temu był 7 razy starszy od Ignacego. Czyli równanie, które mamy, mówi, że wiek Antoniego 12 lat temu to jest 7 razy wiek Ignacego 12 lat temu. Wobec tego równanie jest takie. 4i minus 12 równa się 7 razy wiek Ignacego 12 lat temu, czyli i minus 12. I to jest nasze równanie i to jest wiek Ignacego, nasza niewiadoma. No dobrze, teraz rozwiążmy to równanie. Czyli co, może najpierw sobie wymnożymy tutaj, czyli tak po jednej stronie mamy 4i minus 12, a po drugiej tak, 7 razy i to jest 7i i 7 razy 12 to jest 7 razy 10, 70 i 14 to jest 84. Czyli 7i minus 84. No dobrze, teraz chcemy mieć i po jednej stronie, pozostałe wyrazy, liczby po drugiej stronie, czyli co? Z której strony i musimy się pozbyć? No może, żeby nie mieć ujemnych, to może od obu stron odejmiemy 4i, czyli pozbędziemy się i z lewej strony. No oczywiście musimy też odjąć od obu stron, aby równanie pozostało prawdziwe. Czyli po lewej stronie nie będzie już i, 4i minus 12 zostanie, a po prawej będzie 7i minus 4i, czyli 3i minus 84. No i teraz chcemy się pozbyć tego 84 z prawej strony, czyli musimy dodać 84 do prawej strony, ale wobec tego musimy też dodać do lewej strony. A nie wolno nam dodawać do jednej strony równania liczby. Po to, aby równanie pozostało prawdziwe, musimy dodać ją do obu stron. Więc tak, po prawej stronie zostanie nam tylko 3i, a po lewej 84 minus 12 to jest 72. Czyli 3i to jest 72 i teraz, żeby wiedzieć, ile jest samo i, no to musimy podzielić przez 3. Wobec tego po prawej stronie zostanie nam i, a po lewej 72 przez 3, tak? 60 przez 3 to jest 20, no to jest 60 plus 12 przez 3, tak? Czyli to jest 24.
czyli i to jest 24. Wobec tego wiek Ignacego jest 24. Sprawdźmy teraz, tak? Czyli tu by było tak 24, no a 4 razy i to jest 96. Czyli to jest rzeczywiście 4 razy 24 to jest 96, a i minus 12, tak? 12 lat temu to jest 12 i 96 minus 12 to jest 84. No i rzeczywiście 84 to jest 7 razy 12. Wobec tego Ignacy ma dziś 24 lata. No, a Antoni ma 96, piękny wiek. No, a 12 lat temu Antoni był 7 razy starszy od Ignacego. Prawda? Jeden miał 12, drugi 84 lata.